Wybory, wybory, wybory. Ale czym są właściwie prawybory? O tym będzie dzisiaj na kanale lub bezpośrednio jak wyglądają one na świecie, czy odbywają się takie w Polsce. Dzień dobry, z tej strony witam Was Agata Kempa, a moim gościem jest Tomasz Synowiec. Przez wszystkim właśnie, czym są prawybory? Prawy bory to jest taka formuła, której charakter zasadniczo zdradza nazwa. Mamy tam wybory i taki człon pra, czyli coś, co odbywa się przed wyborami zasadniczymi. I po prostu prawe bory to zazwyczaj jest formuła taka, w której głosuje się w różnych formach, po prostu kto zostanie kandydatem w tych właściwych wyborach. I Prawybory przyjmują bardzo różnorodne formy, bo są takie prawybory, są takie państwa, gdzie prawybory są obowiązkowe, gdzie są organizowane przez państwo. Są formuły, gdzie oczywiście prawo je przewiduje. Ale nie robi tego w sposób obligatoryjny. Są wreszcie państwa, które nie regulują w żaden sposób formuły praw wyborczej, natomiast niekiedy partie się na nie decydują, ale również w takich sytuacjach formuła może być bardzo różna, bo można przyjąć formułę, że każdy może przyjść i zagłosować, można przyjąć formułę, że członkowie partii głosują no. i po prostu ta różnorodność powoduje, że prawybory obejmują bardzo szeroki zakres różnych. Rodzajów głosowań, instytucji, wyłaniania kandydatów mhm. we właściwych wyborach. A czy mamy z czymś takim w ogóle do czynienia w Polsce? Bo zwyczajowo nazywamy bardzo często prawyborami tak naprawdę te sondaże, które odbywają się chwilę przed wyborami. E, to znaczy nie, wszy nie także wszystkie sondaże, ale w Polsce przyjęła się formuła takich prawyborów e, mhm. Polski w pigułce. Czyli znajdujemy jakąś miejscowość, w tym roku był to Wieruszew. W poprzednich latach była to na przykład września w Wielkopolsce. I są to miejscowości, które w założeniu w założeniu mają mieć podobną strukturę demograficzną, jak cała Polska. Mhm. Czyli mają być, to, są, to mają być miejscowości, w których wynik wyborów pokrywał się z wynikiem wyborów w całej Polsce. Mm -hmm. No i są takie miejscowości, które mniej lub bardziej do tego pasują. Wiadomo, to się co wybory może trochę zmieniać. I w takich miejscowościach w ramach promowania demokracji kiedyś, oczywiście promowania także miejscowości, która przeprowadza mm -hmm. takie głosowanie, robiło się głosowanie, no i te głosowania były pewnymi wyznacznikami nastrojów... Przewidywaniami, aczkolwiek, jak wiemy, nie zawsze te prawybory dokładnie przewidziały, przewidywały wynik. No, w tym roku odbyły się prawybory w Wieruszewiem, tak jak już wspominałem, natomiast do tych prawyborów tegorocznych, w których no, pierwsze miejsce zajęła koalicja obywatelska, a PIS był drugi, było kilka zastrzeżeń metodologicznych. Znaczy, wcześniejsze prawybory zwykle były organizowane w ten sposób. Że jeżeli w jakiejś miejscowości organizowano prawybory, mm -hmm. to można było głosować dokładnie w tych samych miejscach, w których odbywały się wybory, mm -hmm. co powodowało, że bardziej odzwierciedlało to jakby naturalny stan w dniu wyborów, i w ten sposób, jakby ta sondażowa próba była dokładniejsza. W tym roku zrobiono tylko jeden punkt w centrum miasta, co powodowało, że nie wszystkie grupy mieszkańców miały równy dojazd, plus oczywiście przy takich prawyborach partie agitują, no bo przecież wyborczej nie ma, to nie jest w ogóle w żaden sposób prawnie uregulowane, e, agitują, a PiSu nie było, no, co naturalnie wpływa na to, że mniej swoich mobilizowali, e, no i dodatkowo w takich prawyborach oddaje się głos tylko na partię, a nie na kandydatów, co też zmienia trochę e, charakter mhm. wyników, e, natomiast to, co jest w tym przykładzie najważniejsze, no to nazywamy to prawyborami, natomiast jak przyjrzeć się temu, jak zdefiniowałem prawybory, no to tu żadnych prawyborów nie mamy. Nie mamy żadnych kandydatów, których wybieramy na to, żeby zostali tymi kandydatami w wyborach właściwych. Po prostu sprawdzamy, jaką, jakie ugrupowanie ludzie popierają i jakie będą prawdopodobnie wyniki wyborów. No i moim zdaniem, jakby no jakby to nie jest jakiś wielki problem, że nazywamy to prawyborami, no ale trzeba uczciwie powiedzieć, że no to nie są prawybory. Mhm. W Polsce nie jest to regulowane. Te... Kandydatami można zostać bez prawyborów. Jednak są kraje na świecie, gdzie prawybory albo są obowiązkowe, albo są na tyle powszechne, że odbywają się właściwie przy tych wyborach każdorazowo i wpisało się już takie życie polityczne. Myślę, że większość osób, która nas słucha, może kojarzyć prawybory ze Stanów Zjednoczonych czy z Argentyny, ale to nie jedyne kraje, w których one się odbywają. W jak wielu krajach i w jakich odbywają się prawybory? Znaczy, tak ogólnie to ciężko to jest zliczyć, bo w większości państw jakieś mniejsze ugrupowanie albo większe gdzieś kiedyś jakieś prawybory zorganizowało. Natomiast no tutaj będziemy mówić o państwach, które jakąś tradycję mają. Oczywiście prawybory, zwłaszcza te do wyborów parlamentarnych. Łatwiej zorganizować teoretycznie w systemie jednomandatowym, bo wtedy mm. łatwiej wyłonić tego jednego kandydata. No ale jak pokazuje przykład Argentyny, nie jest to konieczne i obowiązkowe prawybory mogą obowiązywać także przy listach proporcjonalnych. Mm. Natomiast oczywiście najbardziej znane są te prawybory amerykańskie, też przez ich pewną specyfikę. To znaczy, te prawybory są bardzo rozciągnięte w czasie, zwłaszcza prezydenckie no bo jest cały kalendarz prawyborów w poszczególnych stanach poszczególne stany przydzielają delegatów i tak naprawdę przez prawie pół roku jak weźmiemy pod uwagę czas, że te prawyborzy chociaż formalnie głosowania zaczynają się w pewnym momencie to tak naprawdę trwają dłużej, znaczy głosowania trwają 4 miesiące natomiast wcześniej się zaczyna już kampania, zaczynają się debaty zbieranie funduszy wyborczych i to wszystko media relacjonują. No i to wszystko sprawia, że one tak bardzo przyciągają tę uwagę, bo wielu kandydatów walczy o głosy przez bardzo długi okres bardzo długi okres. Jednocześnie jeżdżąc po całych Stanach Zjednoczonych, co też dla tego kraju jest takie specyficzne, no a jednocześnie przez to, że to jest duży kraj, to też przyciąga uwagę na całym świecie. Bo dzieje się, duża kampania de facto już wyborcza. Mimo, że to są jeszcze kampanie prawyborcze, no ale to oczywiście później się przekłada także na kampanie wyborcze. No i w Stanach to jest też charakterystyczne, że te prawybory odbywają się w zasadzie na niemal każde stanowisko. To znaczy są prawybory w kwestiach na, do Izby Reprezentantów, do Senatu. No i w większości stanów wyglądają one tak jak prawy prawybory prezydenckie, tylko po prostu robi się je w danym okręgu, w danym stanie. Chociaż jest kilka stanów, które są wyjątkami, które na przykład sprowadzają otwarte prawy bory, gdzie w tych samych prawyborach startują kandydaci republikanów i demokratów i na przykład czwórka z najwyższą ilością głosów wchodzi, a później można głosować preferencyjnie. Jakby, no bo w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo mocno uregulowane, ale jest uregulowane na bardzo wielu szczeblach przez wiele podmiotów. Bo są regulacje stanowe, są regulacje federalne, są regulacje e, jakby e, partii na poziomie stanowym i są regulacje ogólnokrajowych komitetów e, partyjnych. Więc to powoduje, że te prawy bory, które my traktujemy tak bardzo jednolicie, w rzeczywistości są bardzo różnorodne. No, w Argentynie, którym już tu omawialiśmy kiedyś na kanale, więc myślę, że możemy polecić i odesłać do tego nagrania. Sprawa jest prostsza pod tym względem, że po prostu mamy ogólną, krajową regulację i wszystkie prawybory we wszystkich partiach wyglądają jednakowo, odbywają się w jednym czasie, bo są po prostu organizowane w 100% przez państwo i bardzo przypominają ogólne wybory, tylko one odbywają się przy tymi ogólnymi wyborami i w ramach partii wybiera się czy to kandydatów na prezydenta, czy listy do parlamentu. I podobna regulacja jak w Argentynie obowiązuje w Peru, tylko ona została wprowadzona dość późno, bo w 2019 roku. I ta regulacja została zastosowana jedynie w wyborach lokalnych. Frekwencja tam była fatalna, wyniosła niewiele, ponad 10%. Uznano to ogólnie za porażkę, a później podczas pandemii zawieszono te przepisy. Więc tak nie do końca wiemy, czy ta formuła prawyborcza w Peru na stałe się przyjmie. Mm -hmm. W ogóle Ameryka Łacińska to jest, można powiedzieć, region prawyborów, bo tam wiele państw ma takie regulacje albo tradycje. No właśnie, bo, nie, bo tutaj głównie tak naprawdę na razie mówimy nawet jak nie o Ameryce Łacińskiej, to po prostu o Amerykach, czy to Północnej, czy Południowej, czy tam te prawybory są dużo powszechniejsze niż mm. w innych regionach, na innych kontynentach. To znaczy, jakby patrzeć statystycznymi krajami, to tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że wiele z tych państw ma regulacje. Mm -hmm. Jakby kolejnymi takimi państwami jest na przykład Chile. I w Chile są regulacje prawyborcze, natomiast prawybory dla partii są dobrowolne. To znaczy, partia może je zorganizować, nie musi. Co więcej, partie mają ogromną swobodę, niemalże dobrowolność w tym, jak określą formułę prawyborczą. Tylko jeżeli już organizują prawybory, to muszą określić jej zasady i wynik tych praw wyborów dla partii jest prawnie wiążący. Jest na poziomie ustawowym w Chile zagwarantowane, i w zasadzie te prawybory są regularnie stosowane. Zwłaszcza, że w Chile, które ma bardzo rozbitą scenę partyjną, bardzo często zawiązuje się wielopartyjne koalicje. I w ten sposób wykorzystuje się prawybory, że te koalicje po prostu w ten sposób rozstrzygają, kto będzie kandydatem na prezydenta, jak będą wyglądały listy. No, jest to taka formuła kompromisowa, która pozwala się niejako dogadać i rozdzielić podział jakby miejsc na liście w sytuacji, gdy dany komitet, daną koalicję tworzy wiele partii. Co normalnie byłoby trudne, bo partie czułyby się pokrzywdzone, a tak mają obiektywny miernik, no, Ustaliliśmy zasady, jak wyłonimy w prawyborach, ludzie tak zagłosowali. Jest to jednak też pewien czynnik spajający. Trochę podobna regulacja ma Kolumbia, która też ma na poziomie ustawowym uregulowaną kwestię prawyborów. Natomiast też one są tam dla partii dobrowolne. To znaczy partie nie muszą stosować prawyborów, mogą spokojnie wybrać sobie po prostu, że. Wewnętrznie tu ustalimy, kto będzie kandydował, tak jak to się dzieje w bardzo wielu demokracjach. Yy, obowiązkowe prawybory dla partii, ma też Urugwaj, w wyborach prezydenckich. Tam wybory prezydenckie odbywają się razem z parlamentarnymi, więc to wygląda tak, że jak odbywają się prawybory prezydenckie, no to też jeżeli minimalnie partia w tych prawyborach prezydenckich, no bo tam idzie się i można oddać jeden głos w ogóle. Na... Jakiegokolwiek kandydata, ale ze wszystkich ugrupowań. Jeżeli na łącznie na kandydatów startujących z danego ugrupowania nie padnie co najmniej 500 głosów, to wtedy nie jest taka partia dopuszczona do wyborów parlamentarnych. Więc oprócz tego, że w obowiązkowy sposób niejako wyłania się kandydatów partii w prawyborach, gdzie ten system, że no można zagłosować tylko na jednego kandydata i może idzie się tak po prostu. Każdy obywatel wchodzi, no to też ogranicza możliwość takiego wpływu, że zwolennicy jakiejś jednej partii głosują w prawyborach drugiej partii, co oczywiście w każdych prawyborach w jakimś stopniu, także w Stanach Zjednoczonych, to jest zjawisko, które się zdarza, bo czasami po prostu z różnych względów albo wyborcy są tacy, którzy są, są za jedną partią, ale sympatyzują też trochę z drugą, to są tacy, wahający się i mają jakiegoś kandydata, że jak on wygra, to jednak się przeszucą na jakąś, na tą drugą partię. A czasami wręcz przeciwnie, czasami jest tak, że wyborcy demokratyczni idą do republikanów czy republikanie do demokratów. Zwłaszcza jak w którejś z partii nie odbywają się prawybory, bo to jest jednak dość, dość często, jak jest urzędujący prezydent, no to wtedy zwykle prawyborów się nie organizuje, no bo nikt poważnie nie startuje przeciwko urzędującemu prezydentowi. No i wtedy ci wyborcy nie mają swoich prawyborów i czasami zapisują się na prawybory konkurencyjnej partii. Żeby zagłosować na tego kandydata, który ich zdaniem po prostu najgorzej zaprezentuje tą drugą partię. Natomiast to nie są zjawiska takie, które by w jakimś dużym stopniu wypaczały te wyniki, aczkolwiek zaobserwowano, że takie praktyki się zdarzają. Jakby swoje tradycje prawyborcze w Ameryce Łacińskiej mają też Honduras, Kostaryka, Wenezuela. Dominikana. Wenezuela to oczywiście kraj, który jest, no, nie należy do najbardziej demokratycznych. Natomiast tam opozycja, która właśnie sprzeciwia się obecnym rządom, ona jakby, no, opozycja z natury rzeczy jest zróżnicowana i ona w formule prawyborczej wyłania swoich kandydatów. Ostatnio też się takie wybory, prawybory odbyły. Natomiast nie wiadomo, czy się uda wystartować w tej formule, bo kandydatka jakby jest. Prawnie przez państwo została wykluczona z możliwości kandydowania. E... No na, na, na pewno ma wpływ cała sytuacja w, w państwie i to, tak jak wspomina, że ta demokracja, jeśli tam jest, to na pewno jest bardzo wadliwa. Tak. Nad, jeżeli mówimy o indeksie demokracji, nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że to jest. E... Albo system autorytalny, albo system hybrydowy w klasyfikacji dla, dla Wenezueli. Oczywiście można, można w internecie sprawdzić, i mnie zweryfikować, e, e, ale jednak wydaje mi się, że Wenezuela nie spełnia kryteriów na demokrację wadliwą. Tak, natomiast poza Ameryką Łacińską, oczywiście też jest wiele państw, wiele regionów z silną tradycją prawyborczą. Specyficzne jakby, tradycje prawyborcze jest też w kilku państwach azjatyckich. Swoje prawybory organizował na przykład Hongkong, tylko tam też był problem z władzami. To znaczy, chińskie władze, które oczywiście Hongkong pacyfikowały i chciały mocniej sobie podporządkować, ogłosiły, że organizacja prawyborów jest sprzeczna z ustawą o bezpieczeństwie publicznym. No, i de facto osoby, które zostały w tych prawyborach wybrane, to był trochę taki wybór do więzienia, aresztów. No i generalnie opozycja w Hongkongu jest w tej chwili szykujana, więc te prawybory miały taki bardziej symboliczny charakter. Natomiast w państwach czy, czy terytoriach takich jak Tajwan i Korea odbyły się prawybory i odbywają się one właściwie regularnie. I co ciekawe, tam partie przyjmują bardzo ciekawą formułę. No bo mówiłem tutaj, że prawybory mogą być albo wewnętrznie, albo dla wszystkich ludzi. Natomiast w tych państwach partie wymyśliły, a dlaczego by nie połączyć tych systemów? No ale jakby połączenie tych systemów nie może oznaczać, że i ci, i ci głosują, no bo to jest po prostu system prawyborów otwartych. W związku z czym w tych państwach są organizowane prawybory. W których jest system jakby mieszany i ważony. To znaczy, w zależności od partii poszczególnego roku, te wagi różnie wyglądały, ale przykładowo partia organizuje głosowanie wśród swoich członków, i wynik tych członków to jest jakby 50% wagi wyboru, a wybór społeczeństwa, na którym oczywiście będzie bardziej liczne, no bo jeżeli weźmie, jeżeli z partii zagłosuje 10 tysięcy członków, a obywateli pół miliona, no to te pół wagów osób będzie ważyło tyle samo co te 10 tysięcy członków, ale no są prawe bory i członkowie partii hmm. też jakby mogą decydować. No i to tak jak mówię, tam były różne proporcje, było 60, 40, 70, 30 w różne strony. A co ciekawe, w Kraji jedna partia wymyśliła jeszcze bardziej skomplikowany system. Opowiedz o nim. Bo zrobiła prawe bory z trzema wagami i oprócz tego, że swoją wagę miały głosy członków partii. Swoją wagę miały głosy, głosy po prostu sympatyków, którzy mogli się zarejestrować i zagłosować. To jeszcze wprowadzili trzecią wagę, gdzie komisja partyjna oceniała i, punkt, i przyznawała punkty za to, jak się w debatach prawyborczych, prawyborczych zaprezentowali kandydaci merytorycznie. I to była jedna z trzech wag w prawyborczych tej partii. Więc tutaj bardzo rozbudowane te systemy często są. No i oczywiście tutaj to partie ustalają, na jakich zasadach to zorganizują, bo oczywiście zdarzały się też takie prawy bory, gdzie po prostu stwierdzili, dajemy zagłosować albo członkom, albo dajemy zagłosować sympatykom. Sympatycy zagłosują i wybiorą, kogo będą chcieli. Widzimy, że tych krajów, w których odbywają się prawybory, jest bardzo wiele. Jednocześnie, tak naprawdę, w wielu z tych państw są zupełnie inne zasady tych praw wyborów, także nie da się sprowadzić tego do jednego mianownika. Zresztą tak samo jak nie da się sprowadzić nawet demokratycznych wyborów, czy to na prezydenta, czy do parlamentu, do jednego mianownika, bo każdy kraj w inny sposób reguluje ordynację wyborczą. Jak wygląda sytuacja w Europie? Czy z krajów europejskich jakiś kraj się decyduje na prawybory? Mają je regulowane? Czy po prostu partie same wychodzą na przykład z taką inicjatywą? Znaczy, w Europie to jest tak, że to jest inicjatywa partii. Tutaj e, tradycja jednak jest taka, że pozostawiona jest duża e, swoboda. E, wydaje mi się, że takie najbardziej znane prawybory z ostatnich lat to są oczywiście prawybory węgierskiej opozycji gdzie przeciwko rządzącemu Wideszowi połączyła się w jedną zjednoczoną listę niemal cała opozycja, właściwie cała opozycja mm -hmm. parlamentarna, przede wszystkim wszystkie najważniejsze partie, najkilka też mniejszych. I tam w prawyborach była kwestia dwóch rzeczy. Po pierwsze trzeba było wyznaczyć kandydata na premiera. I to było jednak coś, co było najważniejsze, co się najbardziej skupi na czym się ludzie najbardziej skupiali. Ale oprócz tego było głosowanie na partię. I to, to głosowanie na partię udzielało, Jakby na tej podstawie później dzielono okręgi w jednomandatowe i układano listy wyborcze. W wyborach po prostu. Bo tam jest ordynacja mieszana, więc musieli jakoś ustalić, z którego regionu kto będzie kandydował. Ile, ile, ile przypadnie mandatów, ile miejsc przypadnie poszczególnym partiom, no i to było uregulowane w prawyborach. Natomiast tak jak wspomniałem, najbardziej emocje budziła kwestia wyboru kandydata na premiera. Było, było siedmiu kandydatów takich, ale tak naprawdę ważne było też to, że do drugiej tury przechodziły Osoby, które uzyskały powyżej 20%, no oczywiście co najmniej dwie. Było takie zastrzeżenie, jakby druga osoba miała poniżej 20%, co było oczywiście mało prawdopodobne, i przeszły tam trzy osoby. Natomiast był to burmistrz Budapesztu, żona byłego premiera, jedna z liderek socjalistów i taki trochę niezależny Peter Marki Zaj. Który chodzi za takiego trochę bardziej konserwatywnego, bo kiedyś dawniej był w Fideszu, ale nie, zgadził, nie zgadzał się na kurs, który przyjął Wiktor Orban, odszedł z Fideszu no i miał być tym bardziej takim konserwatywnym kandydatem. No i ostatecznie burmistrz Budapesztu, on zrezygnował ze startu w drugiej turze, poparł kandydaturę Petera Markizaja, no i on został tym kandydatem na premiera i liderem listy. Natomiast Fidesz zdecydowanie przytłaczająco wygrał te wybory na Węgrzech, więc nie wiemy, czy tradycja prawyborów się na Węgrzech zakorzeni, no ponieważ wydaje się, że tak spektakularna porażka jednej listy podważa trochę jej sens i jej ideę, chociaż tutaj trzeba zauważyć no bo oczywiście w Polsce się odwoływano do tych przykładów. Że w, na Węgrzech ordynacja wyborcza jest faktycznie skrojona w ten sposób, że startowanie z wielu list, jakby bardzo osłabia siłę tych głosów i to nie w taki sposób jak metoda Donta, tylko tam jest dużo więcej takich fundamentalnych zabiegów, czy to przy podziale mandatów, czy w kwestii tego, że głosy nadliczbowe z jednomandatowych okręgów wyborczych przechodzą na podział proporcjonalny. Sam podział tych okręgów jednomandatowych też jest bardzo sprzyjający dla dużych partii. No i też nie można się dogadać tak, że ktoś wystawia kandydata tu, ktoś tu, no bo wtedy się traci w wyborach proporcjonalnych. Więc tam jest naprawdę ordynacja zrobiona tak, że startowanie rozdrobnionej opozycji ją znacząco osłabia. A jeśli jesteście ciekawi. Tutaj, żeby może ktoś rozwinął na kanale, może ty, Tomku, może ktoś inny, jak wygląda właśnie ta ordynacja wyborcza na Węgrzech, jak tam wygląda demokracja bezpośrednia, to dajcie nam znać w komentarzach, to będziemy wiedzieć, czy poruszać ten temat dalej, czy nie. Jak w takim razie kontynuujmy tutaj nasz temat prawyborów? Prawybory wyglądają w innych krajach europejskich. Czy jest jakaś taka tradycja, czy te Węgry się wybiły do tej pory najbardziej? Znaczy, na pewno nie wybyły się najbardziej, no bo to było e, incydentalne. Mhm. E, no i podobne incydentalne praktyki zdarzały się w, w, wielu, w wielu tak naprawdę państwach. Wydaje mi się, że państwem, które tak wybija się, że te prawybory tam w zasadzie dość regularnie się przewijają, jest Francja mhm. e, i chodzi o wybory prezydenckie. Bo tak naprawdę w, w ostatnich cyklach wyborczych zawsze jakieś prawybory mieliśmy. W ostatnim cyklu, przed ostatnimi wyborami prezydenckimi, otwarte prawybory, czyli takie, na które mógł przyjść każdy, trzeba było zapłacić 2 euro i każdy, kto miał ukończone, co zauważyć, 16 lat, więc osoby, które w wyborach właściwych nie mogły zagłosować, w prawyborach wyborach mogły zagłosować. To Partia Zielonych organizowała w ten sposób swoje prawybory i też tam był normalny system dwuturowy, to znaczy, jeżeli jakiś kandydat nie zdobył powyżej 50% głosów, to dwa tygodnie później odbywała się druga tura i normalnie były w całym kraju przez cały dzień funkcjonujące lokale wyborcze, więc to też trochę oddawało klimat tych normalnych wyborów. Były też inne partie, na przykład Partia Republikańska, mhm. która też zdecydowała się wyłonić swojego kandydata, czy jak się ostatecznie okazało kandydatkę w prawyborach. Natomiast Republikanie zdecydowali się na prawybory w formule zamkniętej, znaczy w formule zamkniętej, czyli w takiej, w której w prawyborach brali udział jedynie członkowie tego ugrupowania. Czyli po prostu wszyscy członkowie partii mieli prawo zagłosować, i również była druga tura. Co ciekawe, tam doszło do sytuacji, że sytuacja była bardzo wyrównana, bo było pięciu kandydatów, a czterech kandydatów zdobyło ponad 20% głosów. Więc tam była naprawdę bardzo wyrównana sytuacja w tych prawyborach między czwórką głównych kandydatów. No W drugiej turze to już się zdecydowanie zmieniło. Ale co ciekawe, no kandydatka, która została tam wybrana, nie osiągnęła najlepszego wyniku nad Valerii Peckles. Natomiast Eric Chetty, który w drugiej turze wtedy przegrał, teraz został liderem Republikanów, więc porażka w takich prawyborach nie musi oznaczać osłabienia pozycji politycznej, zwłaszcza jeżeli wygrany się słabo zaprezentuje. Natomiast fakt, że Republikanie zdecydowali się na zamkniętą formułę prawyborów było też trochę związane z tym, że w 2016 roku zdecydowali się na formułę otwartą i w tej formule otwartej wybierali swojego kandydata w wyborach prezydenckich poprzednio i te prawe bory wygrał François Fillon, który to, że nie był najlepiej oceniany, to jest jedno, ale druga kwestia jest taka, że w trakcie kampanii wyborczej po prostu zaczęły się pojawiać różne afery korupcyjne z jego udziałem, co go pogrążyło, co swoją drogą otworzyło wtedy Emmanuelowi Macronowi też pole do zwycięstwa w tych wyborach, chociaż statua on największych ugrupowań. No, i też było te, takim momentem, który pogrążył Republikanów, a zasadniczo te prawybory zaczynały się z takim podejściem, że no głosujemy tutaj w tych prawyborach, żeby wy... tak naprawdę, że kto wygra w prawyborach Republikanów, ma niemal pewną elekcję zagwarantowaną przy tym poparciu społecznym we Francji. No, ostatecznie françois Fillon zajął trzecie miejsce w tych prawyborach, nawet nie w, w wyborach, nie wszedł mm -hmm. do um, drugiej tury i tam też zaakcentowało się zjawisko tego, że osoby, które nie były sympatykami republikanów, szły głosować, bo też trzeba było tylko 2 euro wpłacić, żeby zagłosować. A jednym z kandydatów, jednym z faworytów był Nicolas Sarkozy, który przez wielu francuzów nie jest lubiany, zwłaszcza tych nierepublikańskich. No i ciężko określić, no bo nie ma tego jak zbadać karta wyborcza każdego wygląda tak samo. Natomiast pojawiły się głosy, że no, pojawiło się takie zjawisko, że warto wydać 2 euro, żeby wyeliminować Sarkoziego z polityki francuskiej. I że być może Sarkozy zajął w tych prawyborach trzecie miejsce, gdzie był jednym z dwóch głównych kandydatów, a François Fillon, który właśnie był takim kandydatem raczej z drugiego rzędu, zdecydowanie wygrał w pierwszej turze, później w drugiej. No, i niektórzy wskazywali, że mogło być tak, że to właśnie nie wyborcy republikańscy wybrali republikanom kandydata na prezydenta. No, i to jednak w partii republikańskiej było trochę takie nastawienie sceptyczne: nie róbmy tych otwartych prawyborów. No, bo mimo... jakby. Jakby byli emocjonalnie negatywnie nastawieni po tych poprzednich. Natomiast otwarte prawybory prezydenckie organizowała też partia socjalistyczna w 2011 i w 2016 roku. No i oprócz tego, oprócz tego też, bo w Francji jest więcej tych partii, które organizują różnie te prawybory. Na przykład była próba zorganizowania dla całej Lewicy, która była dość mocno w tych wyborach prezydenckich rozbita wyborów, gdzie zaproponowano głosowanie systemem, że będą wystawiane oceny, na ile ocenia się danego kandydata i że wyciągniemy średnią. I nawet takie prawybory w bardzo ograniczonej formie zostały zorganizowane, natomiast one zostały zorganizowane trochę na takiej zasadzie, że większość kandydatów się do nich nie podpięła i może byli na tych listach, to jakby ich nie uznawali, więc... Można to traktować jako formułę zabawy w momencie, kiedy dla zdecydowanej większości osób na listach nie było to wiążąca i tak oni startowali. Więc to było traktowane trochę takie, że pokazać, patrzcie, kogo tutaj na lewicy wolą. No i oczywiście ci kandydaci, którzy byli zaangażowani w te prawybory, uzyskali najlepsze wyniki, no bo wyborcy pozostałych nie szli tam w większości głosować, bo i tak nie traktowali tego jako wyboru swojego kandydata. Więc Francja jest takim krajem, w którym się wydaje, że prawo wyborczo w Europie ma jedne z większych, jeżeli nie największe tradycje, no bo pewne próby takie testowe się pojawiły w partii konserwatywnej u w Wielkiej Brytanii, ale jakby nie weszło to nadal do porządku dziennego. Tam są jednomandatowe okręgi wyborcze, więc teoretycznie też. Te prawybory można organizować. No i tak jak mówiłem, w różnych państwach czasami się pojawia jakiś pomysł, jak jest więcej niż jeden silny lider partyjny, albo jak jest jakaś koalicja, żeby wyłonić właśnie w formule, formule prawyborczej tego kandydata. No w Niemczech też się jakby wskazuje kandydata na, na kanclerza. E, no i to jest głosowanie wewnątrzpartyjne, ale też można wskazać, że ma ono pewne cechy prawyborcze w niektórych mm -hmm. partiach, chociaż, znaczy nie pamiętam, nie, nie zajmuję się aż tak na co dzień polityką niemiecką, ale wydaje mi się, że z ostatnich wyborów, że nie było to określane jako prawybory, tylko po prostu jako wewnętrzne partyjne głosowanie. No natomiast w momencie, kiedy większość członków partii w takich głosowaniach albo delegaci brali udział, no to... To jest trochę jak kwestia po prostu nazwy, że nie nazywają tego prawyborami. Czy nazywają? No tak, no tutaj cały czas oscylujemy też wokół tego tematu terminologicznego jak to językowo wszystko ubrać. Myślę, że. To, co może też interesować osoby, które nas oglądają, to kwestia tego, jak wyglądają prawybory w Polsce. Te prawybory właściwe. Te prawybory właściwe. Już opowiedziałeś o tych, które są sondażowe, no ale przecież niektóre partie decydują się na te prawybory właściwe. Nie jest to jakoś ogólnie, prawnie wymagane i tak dalej. ale W ogóle, to w ogóle robią? Nie, nie jest prawnie w żaden sposób uregulowane. Jeżeli chodzi na przykład o wybory parlamentarne to nie kojarza na pewno żadna duża partia nigdy nie zrobiła otwartych prawyborów. co pamiętam w Platformie Obywatelskiej na początku w 2001 roku jakieś takie pomysły kołatały. E, natomiast takich prawyborów e, nigdy chyba żadna partia duża nie zorganizowała. E, z pewnym wyjątkiem drobnym, o którym oczywiście zaraz opowiem. E, natomiast w Polsce najczęściej prawybory były organizowane... E, Organizowane, kiedy trzeba było wybrać kandydata partii na prezydenta, i tutaj jakby największe takie doświadczenie w tej kwestii ma Platforma Obywatelska, która prawybory prezydenckie zorganizowała dwa razy, aczkolwiek moim skromnym zdaniem tak poważnie możemy potraktować tylko te pierwsze prawybory. Było to w 2010 roku, no i wtedy lider partii Donald Tusk. A to był jeszcze czas, kiedy na prezydenta raczej w większym stopniu kandydowali liderzy partyjni. Mm. Był premierem i stwierdził, że nie będzie kandydował. No i Platforma Obywatelska zdecydowała się wybrać swojego kandydata w drodze prawyborów. Kandydatów było dwóch: Bronisław Komorowski oraz Radosław Sikorski. I była normalna kampania wyborcza, były debaty i wszyscy członkowie partii mogli zagłosować. Wygrał zdecydowanie Bronisław Komorowski, bo uzyskał ponad 60% głosów e, tych członków Platformy, którzy zdecydowali się zagłosować. E, natomiast kolejne prawybory e, prezydenckie odbyły się przed 2020 rokiem. Natomiast to trochę było tak, że jedynnym, jedyną poważną kandydatką była Małgorzata Kidawa-Błońska. A jej kontrkandydat prezydent po poznania prezydent Jaśkowiak trochę kandydował na zasadzie takiej, żeby był jakiś alternatywny wybór. Znaczy on oczywiście deklarował, że on poważnie startuje w ogóle. Ale to było trochę na takiej zasadzie, że no w zasadzie wszyscy wiedzieli, że on przegra te wybory. Wiemy też, jak się kończyła kandydatura Gidawy Wrocławskiej. Ostatecznie nie miała na okazji w tych wyborach wystartować w związku z ich przeniesieniem. Więc dlatego mówię, że no ja tak poważnie bym traktował tylko te pierwsze prawybory Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe, w 2015 roku dyskutowało się w PiSie o tym, czy nie zdecydować się na formułę prawyboru, żeby wybrać kandydata w wyborach prezydenckich. Natomiast ostatecznie się na to nie zdecydowano zdecydowano się na Andrzeja Dudę, i myślę, że akurat tego Prawo i Sprawiedliwość nie żałuje. Natomiast kolejna partia, która zorganizowała takie prawybory prezydenckie, to z pełnym rozmachem powiedziałbym, to była Konfederacja. Tutaj również mieliśmy tam sytuację, że te prawybory były trochę takim takim rozwiązaniem, które miało, miało doprowadzić do sytuacji, do sytuacji że no mamy jednak środowisko składające się z trzech różnych podmiotów, więc Musimy się jakoś dogadać, więc żeby nie było żali i pretensji, zrobimy to w formule prawyborczej. Natomiast konfederacji zdecydowali się na formułę prawyborczą wzorowaną trochę na amerykańskiej. To znaczy, nie było tak, że po prostu głosowali. Głosować mógł każdy, kto wpłacił odpowiednią kwotę. To było 20 albo 30 zł, już w tej chwili nie pamiętam. Na konto partii. No to było oczywiście takie zabezpieczenie, żeby nie było tak, że no masowo zaczną przychodzić ludzie z innych ugrupowań. No bo jak trzeba wpłacić 20 zł na partię, to dla Sympatyka to zwykle nie jest jakiś duży problem. No a dla kogoś, kto po prostu chciałby sobie zażartować z praw wyborów, no jednak musiałby wpłacić na partię, której bardzo nie lubi. Więc to jest takie zabezpieczenie. No, oczywiście jest to jakiś tam finansowy zysk dla partii, ale też nie oszukujmy się. To nie są kwoty, które w budżecie partyjnym, zwłaszcza partii z subwencją partyjną, robimy jakąkolwiek różnicę. No tak, nawet jakby dostali kilkanaście tysięcy złotych ze względu na to, to biorąc pod uwagę miliony subwencji, to jest to. No tak, a poza tym organizacja prawyborów też, mhm. też kosztuje. No, oczywiście te prawybory mają. Dużo mniejszy rozmach niż te amerykańskie. No, po prostu amerykańskie są organizowane normalnie, jak wybory, tam dużo osób chodzi. I to jest po pierwsze kwestia tradycji, a po drugie, tego, że tam są normalnie komisje, które cały dzień siedzą. Konfederacja nie ma takich struktur, żeby to zorganizować, a bez wsparcia państwa, którego nie ma, bo nie ma żadnej ustawy. Po prostu to wyglądało tak, że to były bardziej takie wieczory wyborcze. W soboty i, nie, i niedzielę i po prostu wieczorem przez tam 2 trzy godziny można było zagłosować na jednego z kandydatów. I tak powiedziałem, zdecydowali się na formułę amerykańską. To znaczy nie było tak, że po prostu wszyscy sympatycy, którzy zagłosowali i osoba, która dostała najwięcej głosów, czy dwie, które dostały najwięcej, mm -hmm. przychodziły do drugiej tury, tylko zdecydowano się na delegatów, na głosy elektorskie, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z tą różnicą, że zdecydowano się na w pełni proporcjonalny system, mm -hmm. bo nie chciano systemu większościowego, natomiast województwami podzielono i każde województwo, no też oczywiście w jednym mieście no, to jest kwestia po prostu organizacyjna. Organizacyjna. wybory w Stanach czy w Argentynie to nie jest tak, że trzeba pojechać do głównego miasta w województwie, żeby zagłosować tylko. Właściwie no, w każdej miejscowości jest komisja prawyborcza. Natomiast do tego trzeba mieć potężne struktury albo wsparcie państwa. I tam jak zjeżdżali, głosowali i później proporcjonalnie, co ciekawe, to była o ile dobrze pamiętam metoda albo Heranie -Meyera. I to też było ważne, bo oni bardzo mocno podkreślali to, że gdyby nie było metody Donta. To oni w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskaliby dużo więcej mandatów, bo oni wtedy uzyskali 11 mandatów, a te inne metody dawały im 20-30 mandatów. Więc w ich przypadku to była bardzo duża zmiana i oni właśnie wska wskazywali na, na, to, na to, że ta metoda Donta jest taka niepopularna, jest taka zła. No w związku z czym naturalnym było, że skoro przy. przy czy jakby zgodzili się na to, że będą proporcjonalnie rozdzielać te głosy elektorskie w prawyborach, no to też w naturalny sposób nie zastosują metody, którą tak powszechnie krytykowali. I to ciekawe, ilość głosów elektorskich, która przypadała na poszczególne województwa, oni uzależnili od tego, ile głosów ugrupowanie dostało w wyborach parlamentarnych. Czyli to było tak, że po prostu siła regionu, niejako, im więcej wyborców zagłosowało w, w wyborach parlamentarnych na konfederację, tym więcej głosów elektorskich, też tam proporcjonalnie rozdzielonych, przypadało na dany region. No i to było tak, że były te zjazdy, każdy zbierał tych delegatów, po czym odbył się zjazd, na którym na początku nikt nie miał większości, no bo było. Było tam było 10 albo 11 kandydatów, więc całkiem sporo. Oczywiście ci najsłabsi mieli tam po kilku delegatów tak naprawdę, ale po każdym głosowaniu osoba z najmniejszą ilością delegatów odpadała. I wtedy ci delegaci też jak. Negaci też nie byli, tak, tak samo jak w USA nie byli związani stricte, mm -hmm. nie było obowiązku, że musieli głosować tak, jak sprzediałem, ale to były osoby ustalone przez te osoby, więc, które kandydowały, więc oni generalnie raczej mieli pewność, że zagłosują tak, jak, tak jak trzeba. No i ostatecznie te prawybory wygrał Krzysztof Bosa, który też zgromadził największą ilość delegatów na starcie. Startował z najlepszym wynikiem. Natomiast tam oczywiście była jeszcze kwestia pewnego sporu w partii Nowa Nadzieja. Natomiast no to, są, to są już jakby kwestie stricte polityczne z przebiegu tych mm -hmm. prawyborów, nie takie systemowe. No i wydaje się, że jest niewykluczone, że przed wyborami w 2025 roku, ponieważ dalej Konfederacje tworzą te trzy środowiska, i przy obecnej dynamice politycznej wydaje się mu wysoce prawdopodobne, że doczekamy się kolejnych prawyborów w Konfederacji. No i myślę, że skoro mają sprawdza nam tę formułę, to też się do niej zastosują. Natomiast Konfederacja była jedyną partią, w której zorganizowano też prawybory w wyborach parlamentarnych, ale zorganizowano ją tylko w części. Znaczy zorganizowano je w tych okręgach, które były przyznane nowej nadziei. Mm -hmm. Czyli była to tylko część okręgów i wybierano tylko jedynki. No i tutaj odbywało się to na podobnych zasadach, no tylko tu już nie dzielono delegatów, bo po prostu było jedno głosowanie na okręg. I w danym okręgu, oczywiście w największym mieście tego okręgu, wieczorem odbywało się takie zjazd, odbywało się głosowanie. No i kandydat musiał uzyskać ponad 50%, a jak nie uzyskał, to jakby. Tylko tu już nie było delegatów. Kandydat po prostu, z tych kandydaci z dalszych miejsc, mogli e, zdecydować, którego z kandydatów popierałem i do nich doliczało się te e, głosy. Natomiast tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, tylko w jednym okręgu miało to znaczenie, e, a w pozostałych okręgach po prostu e, pierwszy kandydat miał ponad 50% głosów. E, no, no, oczywiście tam był problem. Jedne prawy zostały unieważnione ze względu na problemy proceduralne z liczeniem głosów, przeważeniem ich i wątpliwościami, czy zostało wszystko prawidłowo policzone. No i z tego względu zostały unieważnione. Były też pewne zarzuty, że w niektórych miejscach zaczęto głosować wcześniej, jak jeszcze nie było przedstawicieli poszczególnych kandydatów. Natomiast moim osobistym zdaniem, jakby tam nie było złej woli, tam była kwestia po prostu pewnych słabości. Organizacyjnych. Tak, bo na pewno też takie wybory, o czym też już mówisz, w ogóle każde wybory, prawybory wymagają dużych struktur, nakładów finansowych. No, chyba, że na przykład w prezydenckich po prostu internetowo robimy głosowanie. I takie głosowania się zdarzały, natomiast nigdy na jakiegoś istotniejszego kandydata. To zawsze byli kandydaci bardzo niszowi, często tacy, którzy nawet nie byli w stanie zebrać podpisów. A myślisz, że w kolejnych, przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, oprócz Konfederacji, ktoś się zdecyduje na taką formułę? Na ten moment jest to bardzo ciężko przewidzieć. To zależy tak naprawdę od bieżącej dynamiki tego, jak będą w 24 i w 25 roku podejmowane decyzje. Natomiast no ja osobiście jestem dużym zwolennikiem tej formuły, bo oprócz tego, że zwłaszcza jeżeli dopuszczamy wyborców, oprócz tego, że to angażuje wyborców w, w zaangażowanie demokratyczne, no to też trzeba zwrócić uwagę, że to dla tych partii jest korzystne, bo takie prawybory też pozwalają nieco wcześniej zacząć kampanię, przykuwają uwagę do partii. Więc to jest trochę takie win-win, że jednocześnie korzysta spo... społecznie, jest to korzystne i jest to korzystne także dla tych partii. Będziemy w takim razie też na pewno monitorować, jak to będzie wyglądało. Za dzisiejszą rozmowę o prawyborach, tak bardzo szeroko, przekrojowo, bardzo Ci dziękuję. Możliwe, że jeszcze w tym temacie się spotkamy na kanale. Tak, bo tak naprawdę każdy z tych prawyborów możemy poświęcić dzisiaj odrębną rozmowę. No natomiast zdecydowaliśmy się na przedstawienie wam szerokiego spektrum, jak to wygląda w różnych państwach świata. Oczywiście to nie jest tak, że te przykłady, które ja tu przedstawiłem, wyczerpują tą listę. Po prostu tak jak mówiłem, te prawybory, te regulacje się też zmieniają, decyzje partii, więc na całym świecie jest tego bardzo dużo. Więc jeśli jakikolwiek z tych tematów, które dzisiaj był poruszany kraj Was interesuje szczególnie, to koniecznie dajcie znać. No w tym momencie na kanale jest już rozmowa o Argentynie, którą jakiś czas temu nagrywaliśmy. Do Argentyny, do wyborów jeszcze też na pewno na kanale będę wracała, ale czekamy. Na te wybory, które się będą odbywać, i na wyniki. No tak samo jak na pewno jeszcze USA będzie poruszane szerzej, a z innych krajów czy chcecie, dajcie nam znać. A za dzisiaj bardzo dziękujemy. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.